dniu dzisiejszym wybrałem się na kopanie ze sprzętem, który będzie wymagał ode mnie kopania głębokich dołków. Witam serdecznie wszystkich. Pozdrawia Was Krzysztof. Na dzisiejsze poszukiwania zabrałem ze sobą wykrywacz metali Golden Mask 3. Golden Mask 3 jest wykrywaczem analogowym, który pracuje na częstotliwości 8 kHz. Posiada wbudowany automatyczny i manualny grunt balans. W trybie automatycznym priorytetem jest szybkość detektora, natomiast w trybie manualnym wykrywacz ten jest niesamowicie głęboki. Jest to wykrywacz, który zadowoli wszystkie osoby, które lubią bardzo głęboko kopać. Wykrywacz Golden Mask 3 posiada funkcję thresholdu, czyli sygnału wiodącego, jak również bardzo rozbudowaną czułość i wysoki zakres dyskryminacji. Głębokość około 20 cm na większość czy na całość prawie propointera, a monetka wyszła taka. Jakieś cienko sreberko, ciężkie do identyfikacji na tą chwilę. No zobaczymy po oczyszczeniu, co to wyjdzie. Także Golden Mask 3 widzi głęboko drobniaczki. Na dzisiejszych poszukiwaniach też jest Krystian. Krystian ma pierwszy swój fant, niczym Colt, a to jest... Chyba jakiś klucz, co? Tak wygląda. To jest duży klucz. Jakieś oberwane? No, nie ma jednego elementu tego klucza. Widać, że przez siłę ktoś brał i urwał. Nie wiem, czy a tu może... jakaś obręcz. Może wiesz co, może jak były te w wozach takich konnych na te takie... A na piaście? No na piaście. Co dosyć, coś takiego? Być może, dosyć ciekawie to wygląda. Takich elementów sporo się w lesie znajduje. No ale jest pewny sygnał i jest kolejny ale przedmiot. Widać, identyfikacja na Goldenie od razu pokazuje, że to jest żelazo. Mimo wszystko dźwięk może być na kolor, ale wykres jest taki duży, tak rozjechany, że wiemy, że to jest na pewno żelazo. Teraz taki jest rozjechany, nie? W glebie jest zawsze inaczej, ale mimo wszystko widać, że ten słupek tutaj nie jest taki jak do monety, taki równy. Po dźwięku można pomyśleć, że no jest kolor, ale widać, że słupek się rozjeżdża, wszystko wykres się rozjeżdża, więc no na moje od razu żelazo, nie? Kolejny większy przedmiot żelazny. Zobacz, no głęboko, zobacz, powyżej. Pointer jest 20 schowany. 20 cm. To jeszcze, ciekawy jestem. Jeszcze w ziemi się dzieje. No głęboko jest, mega. Taka gleba trochę dziwna, co? Jest co iłowa taka, mamy rozlewisko. Aż. Tutaj i stąd taka gleba. Jeszcze tego nawet w ręku nie czuję. Zobacz jaka już jest głębokość. I zobacz. Sygnał miałeś pewny, nie? No sygnał był jak dzwon, nie do pominięcia. Czekaj, jeszcze tu obkopię z drugiej strony może, co? Troszeczkę. Bo tutaj na boku tego nie ma, to jest korzeń, on przeszkadza. Ale... O, przecież coś się odezwało. Kopię, no. Czekaj teraz. Nie, jeszcze pointera wezmę, wiesz? Ale to będzie coś większego. A. Aha. Od szekli od tego. Od wozu i miałeś rację, że tamten element okrągły mógł być od piasty, nie? No. Coś wóz konny rozbraja. No, takie właśnie fanty najczęściej się kopie. Mało kiedy wychodzą jakieś ciekawe monety, jakieś takie rzeczy, za którymi się chodzi. Najczęściej mamy złom, no i co? Jakieś śmieci, przeważnie z naszych czasów. A to co najciekawsze, tego jest najmniej w ziemi. No ale kto nie szuka, ten nie znajduje. Mój sprzęt prywatny, Golden Mask 15, mój szybki, typowy drobnicowiec, Cewka Fighter S, 9,5 cala, ogólnie polecam. Jeśli ktoś szuka taniego wykrywacza typowo na drobniaki, zdecydowanie warto się tym zainteresować.
Co znalazłeś? Chyba gwizdek, Krzysztof. Czy nie? Ale nie. Co to może być? Czy ustnik jakiś? Jest to może część skówki, bo jesteśmy, wiesz, nad mokrodłami, tu jest woda. To może... Wiesz co, nie wiem. Na pewno kolorek. Zobacz głębokość, no to też, no widać. No, kurczę, żeby nie być gołosłownym. No jest głęboko, głęboko. No. Wszystko mniej więcej na tam powyżej 20 cm. I od matki wszystkie modele są głębokie. Zobacz, niesamowicie czułe. Nie mam pojęcia, co to może być. A nie, no i część jakiegoś ustnika, nie? No, no właśnie tak wygląda. Jak od gwizdka. No właśnie, jak mówię, jak od gwizdka. Pokaż to ten. O. Może ktoś z Was rozpozna i napisze w komentarzu, co to jest. Kolejny głębszy dołek. Gdzieś już tu na wierzchu mamy to, co nas interesuje i jest wykopane. Gdzieś jest tutaj. No i mamy już to. Kawałek elementu metalowego. Jakiś ala gwóźdź, ale zobaczcie, jak to było głęboko. Propointer się schował cały. Czyli Golden Mask 3 i Golden Mask 1 15. To wykrywacze, które mega głęboko sięgają sygnały. Jeżeli chodzi o dyskryminację wykrywaczu Golden Mask 3, jest ona niesamowicie dobrze skonstruowana. Przy funkcji normal sygnalizuje nam drobne metalowe elementy, natomiast w momencie, kiedy przyłączymy ją na full, wyrzuca takie rzeczy, które nam są niepotrzebne. Pokażę Wam, jak działa dyskryminacja wykrywaczu Golden Mask 3 w praktyce. Jest to kawałek przyrzewiałej jakiejś puszki, wieczka metalowego. Dyskryminację ustawiamy na standard, czyli na audio. Dźwiękiem pokazuje, że coś jest. Natomiast zobaczcie, w momencie, kiedy przełączę dyskryminację na full, czyli na pełną, detektor wyrzuca tą puszkę. W ogóle nie ma pełnego dźwięku, jest taki dźwięk chropowaty, ewidentnie jest zdyskryminowany i takich przedmiotów nie kopiemy. A to było coś, co pomogło nam w tym drobnym teście, czyli kawałeczek puszki. I kolejny element metalowy, wyciągnięty z głębokości. No, trochę tego żelastwa już dzisiaj nakopałem, ale cały czas to pokazuje, że Golden Mask 3 jest niesamowicie głębokim detektorem. Tak to było głęboko. O, mega głęboko. A tam kopie Krystian. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, co znalazł. Kolejna znajdka, tym razem łańcuch. Widać, trochę poleżał w ziemi, bo już elementy ze sobą zawiązują się, korodują. Gratuluję. Teraz na szyję i na balety. No tak, trochę się obczyści, można śmigać. Golden Mask 3 jest detektorem, który pracuje na niższej częstotliwości, 8 kHz, i jest skonstruowany w taki sposób, aby w głębszych warstwach ziemi wyszukiwać większego rodzaju zakopy, depozyty czy też skarby. Jeżeli chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości wykrywacza Golden Mask 3, zalecana jest praca na większych cewkach 12, 13 lub 15 calowych. Zobacz, bez szału, ten gwizdek, co Ci pokazywałem, tu mamy co to jest, 10 groszy PRL, 20 groszy PRL i to jest chyba ołowiany jakiś pocisk. Pocisk, co? Także no, skromnie, ale zawsze coś. Coś. A tu jest ta jedna moja monetka, co znalazłem na początku. Śmieci też zbieramy. Wszystko, co możliwe, zabieramy ze sobą. Ta złotka, tu jakieś kółko. Przy okazji Ameryka, no ten poszukiwań, także też czyścimy teren z ciężkich metali, jak również ze zwykłych śmieci i żelastwa. Dodam od siebie taką, można powiedzieć, ciekawostkę. Ostatnio byłem u rolnika, żeby załatwić sobie zgodę na poszukiwania. No i facet do mnie mówi, okej, okay, nie ma sprawy. Tylko jakbyś mógł, to zbieraj też śmieci, to chociaż będę miał z tego czyste pole. Mi nie szkodzi, że będziesz kopał, a mówi, ja będę miał z tego taki plus, że będę miał chociaż czysto na polu. Także rolnicy też są nam czasami przychylni. Dziękujemy Wam za obejrzenie filmiku. Dzisiaj głównymi bohaterami filmiku był Golden Mask 3 oraz One 15. Żegnamy Was i do zobaczenia w następnym odcinku.